Cześć, witam Cię w kolejnym dniu naszego wyzwania na Bosaka. Ja jestem Kasia, jestem autorką bloga Trening na Bosaka oraz tego wyzwania. Spotykamy się po raz kolejny, aby troszeczkę skupić się nad górną częścią naszego ciała. W tym celu usiądź sobie w siadzie skrzyżnym. Wyciągnij ręce przed klatkę piersiową. Z wdechem otwórz do boku, wydech wróć przed klatkę. Wdech otwórz. I wróć przed klatkę piersiową. Otwórz wdech i z wdechem wróć. Otwórz do boku wnętrza dłoni do sufitu i do maty. Do sufitu i do maty. Wydłużaj kręgosłup, brzuch jest delikatnie zaangażowany. Sufit, mata, sufit, mata. Jeszcze chwila. Sufit, mata, sufit, mata. Zostaw dłonie skierowane do góry. Wdech z wydechem ściągnij na stronę tłowia. Wdech rozciągnij, wydech ściągnij. Łopatki miękko na plecach, długa szyja. Rozciągnij wdech i ściągnij. Jeszcze trzy razy, dwa, ostatni raz i wystarczy. Opuść ręce, przejdziemy sobie teraz do klęku podpartego. W klęku podpartym wejdziemy sobie do podporu. Mocne ręce, mocno odpychać się matę. Palce pamiętaj, że służą do tego, dłonie służą do chwytania, więc jakbyś chciała chwycić matę, rozciągnij prawą. Lewą w tym mamy podpór, wydłuż kręgosłup, weź wdech, z wydechem przenieś pośladki w górę. Wdech wróć do podporu, wydłuż kręgosłup i wydech, pociągnij pięty w dół. Wdech podpór i wydech. Pamiętaj, żeby nie zwracać sobie szybko, otwieraj ramiona na zewnątrz i wydech, rozciągnij, wdech, wróć do podporu, wydłuż kręgosłup, wydech, pociągnij pięty w dół i wróć, wydech i wróć do podporu. Przytrzymaj chwilę podpór, oddechamy sobie ciebie matę, oddechamy sobie podłogę. Kręgosłup jest neutralny, brzuch jest zaangażowany, teraz przejdziemy sobie na przedramiona. Przejdziemy sobie do góry. Możesz to też robić na kolanach. Zmieniaj raz jedna, raz druga ręka. To już nie jest takie łatwe, co? Możesz to też robić na kolanach. Tak, czyli jest wersja troszkę łatwiejsza, albo wersja trudniejsza z kolanami w górze. Jeszcze dwa razy. Ostatni raz. Ostaw kolana, trochę się zmęczyłam. Słuchaj pod barkami. Weź wdech, z wydechem rozciągnij ręka, noga, wydłuż kręgosłup, odepnij się mocno od maty. Miednica jest cały czas skierowana w stronę maty, także nie otwieramy nigdzie biodra. Teraz przenieś rękę do boku i wróć do przodu. Przenieś ręka bok, wróć w przód. Przenieś cały czas, wydłużaj kręgosłup. Jeszcze trzy, dwa, ostatni raz i odstaw rękę, noga na matę. Druga strona, rozciągnij i przenieś rękę do boku i wróć. Wydłużaj kręgosłup. Jeszcze trzy, dwa razy, ostatni raz. Odłóż dłoń, odłóż kolano, właściwie to powinno być równocześnie, jakoś tak, jakby się wyszło. Pośladki napięte, rozciągnij chwilę, rozluźnij. I przejdziemy sobie do leżenia na brzuchu. W leżeniu na brzuchu ręce układamy ugięte pod kątem prostym. Brzuch jest zaangażowany delikatnie. Uniesiemy matę, weź wdech i z wydechem ściągnij ręce w stronę tłowia. Wydech ściągnij. Wygórę cały czas kręgosłup. Łapa jest przedłużenie linii kręgosłupa. Łokcie będą do linii barków. Bardzo fajne dla naszej postawy ćwiczenie. Ostatni raz. I opuść. Udało się. Mocno brzuch, odepnij się. Przejdziemy sobie teraz do podporu na przedramionach.
No podpór. Podpór, podpór, podpór. Czasami mi się zdarza powiedzieć podpór. Wydłuż kręgosłup i unij. Raz jedną nogę, raz drugą do kolana. Długi kręgosłup, głowa w przedłużeniu kręgosłupa, mocny brzuch. Jeżeli to jest dla Ciebie za dużo, możesz zostać sobie tutaj na kolanach. Kolana są troszeczkę dalej za biodrami. Ok, teraz przejdź do leżenia na brzuchu i z leżenia na brzuchu przejdź do leżenia na plecach. Stopy na szerokość biodra, kolana na szerokość biodra, otwórz klatkę piersiową, leży wdech, wydechnij przed miednicę, powędruj do góry, krąg po kręgu i powędruj z powrotem w dół. Przechyl miednicę, góra, przechyl, wciągnij ogon, skup się na dolnych plecach, przenieś ręce za głowę i krąg po kręgu. Wróć do leżenia na macie, jeżeli czujesz, że już nie możesz tymi rękami za głowę, to wtedy zacznij wracać też rękami. Wdech i z wydechem. Przechyl, powoduj do góry. Otwórz klatkę i wróć na matę do leżenia. Ponieś kolana nad biodro, jedno po drugim. Chwyć za tył ud, weź wdech, z wydechem ponieś do siadu. Albo po swojemu. A więc to już jest koniec dzisiejszego krótkiego treningu, aczkolwiek intensywnego, bo było dużo podporów, czyli było trochę akcji. Mam nadzieję, że nie było Ci zbyt trudno. Weź pod uwagę też to, że siła się buduje z czasem, jak wykonujemy dane ćwiczenia. Także nie zniechęcaj się, w razie czego zostaw sobie ten trening na troszkę później, jeżeli uznasz, że był dla Ciebie za trudny. I mam nadzieję, że do zobaczenia następnym razem.